Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam przede wszystkim rodziców naszych uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Witam zaproszonych gości, a wśród nich wójta gminy Michałów, pana Mirosława Walaska. Skarbnik gminy Michałów, panią Halinę Głąbińską. Przewodniczącego Rady gminy Michałów, pana Jarosława Wlodziała, panią Monikę Zarębę, tak, tutaj z tyłu, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Klinczowie. Witam prezes Fundacji Złote Serce z Pińczowa, panią Annę Michnicką. Proszę Państwa, po raz pierwszy mam zaszczyt powitać, nie w roli gospodarza, ale w roli gościa, pana dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Złote Serce w Pińczowie, pana Jacka Kapały. Witam również panią wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, panią Ilonę Puchałę. I również panią wicedyrektor, panią Ewę Przeniosło. Na dzień dzisiejszy przypada święto Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej zabiorą Państwa w głąb siebie, do świata poezji, muzyki i tańca. Pokażą nam, że chcieć to móc i że niepełnosprawność nie jest problemem. Usłyszymy monologi, wiersze, piosenki, skecze i nie tylko oczywiście. Ja nazywam się Ewelina Piasecka i mam zaszczyt poprowadzić dla Państwa dzisiejszy koncert, na który serdecznie zapraszam. A wie Pan? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład stoję tutaj, tu wszystko opowiadam. Że za chwilę mogę zaśpiewać, zatańczyć lub usiąść w ciszy i spokojnie pomyśleć o życiu.
marynarze. Chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat, wiele pięknych, pięknych kobiet znać. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym, skręt tysiąc sali kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryg, nie żałuję dziś, nie żałuję dziś. Las Vegas pokrył skram tysiąc stali kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryg, nie żałuję dziś, nie żałuję dziś. To był Marcin Skóra, którego już bardzo dobrze Państwo znają z wszelkich występów szkolnych fundacji. A teraz, drodzy Państwo, Dawid Kapsa w wierszu Bolesława Leśmiana pod tytułem Nie obiecuję Ci nic, prawie nic. Nie obiecuję Ci wiele, bo tyle co prawie nic. Najwyżej wiosenną zieleń i pogodne dni. Najwyżej uśmiech na twarzy i dłoń w potrzebie. Nie obiecuję Ci wiele, bo tylko po prostu siebie. A teraz, drodzy Państwo, Agnieszka Biała i Klaudia Borkowska w jednym z przebojów Anny Jantar. Radość najpiękniejszych lat. Thank you.
to już w przedmieścia gorzki smak. Autobus busza krótki rejs. Zdysza nabiegnę żartu żart. W podróży podróż wiersza wiersz. Jesień i latawców klucz, a w kinach tyle pustych miejsc. Niezdawnych wspomnień ścieram kurz, babiego lata wątną sieć. Jestem wiatrem, światłem dnia, jestem łuką trawy szkłę. Jak biały Proszę Państwa, jeszcze raz gromkie brawa dla naszych gwiazd. Ja tylko wspomnę, że Klaudia jest naszą nową wschodzącą gwiazdą, tym razem warsztatów. A teraz, proszę Państwa, przed Państwem wierszu Jonasza Kofty Trzeba marzyć, Klaudia Maciąg i Michał Kubicki. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast wuchać na zimne, na gorącym się sparzyć, w deszczu powiedz bodrynę, trzeba marzyć. Gdy spadają liście, karty z kalendarzy, szaro i mgliście, trzeba marzyć. W chłodnej, pustej godzinie na swój los się odważyć, nicze szczęście ci minie, trzeba marzyć. W rytm wiecznej tęsknoty wraca fala do plaży, ty pan myśleć wciąż o tym. Trzeba marzyć.
Teraz, drodzy Państwo, przed Państwem w skeczu pod tytułem Ławeczka Arek Bielecki, Marcin Skóra, Mateusz Frankowicz i Adrian Schab. Serdecznie zapraszam.
A tobie co nie smakuje? Nie. To szkoła. Przypomniała mi się. O, nauczycielki. Pani od przyrody, przypomina mi się, ile ja dwój u niej nałapałem. A z innych przedmiotów to premus byłeś? Pewno, że nie, ale tylu dwójek, co z przyrody, to z innego nie miałem. Jak tylko ją widziałem, to niczym innym nie mogłem myśleć, tylko o jednym. A znaczy, aha. No, zakochany, po uszy byłem. Tak, są nauczycielki, co tak działają na młodego człowieka. No. Pani od rehabilitacji. Ta to jak fikołki pokazywała, jak zrobić to, aż ciary po plecach szły. A na basenie to ile razy topie nie udawałem. I zawsze ten ratownik musiał się przypamiętać. Pielęgniarkę naszą pamiętacie? Co z rano miałem gorączkę i słabo mi było. A z takich rączek miło by dostać w dupę. A dyrektor jak derwy miał, to strach na siku był wyjść. Cała szkoła się bała. Ano bywało i tak. W gruncie rzeczy to fajne chłopisko. O wszystkim można było pogadać. Ano i zawsze pomógł jak co trzeba było. Ech, to były piękne czasy na... Na głowę. Ciepło. Było ciepło. Za szybko zleciało. Jak z picza strzelił. Chyba z bata. Z picza. Ty orle bez piór. A ja ci mówię, że z bata. Strzelił się mówi. A co ty tam cię znasz? Moja pani od polskiego uczyła spisza i tak ma być, o! Dobra, chłopaki, nie kłóćcie się. Nabijmy się. O, ktoś mądrze powiedział. Ale to też, panie, mamy czasy na głowę. Nie pada. Robi się ciepło i zimno. I tak. Ona w sumie fakt. Narzekać nie ma co. No chłopaki, miło, ale będę się zbierał. A goni cię kto? A goni cię kto? No nie, ale z grubo po siódmej. Trzeba się ogarnąć na jutro. Ano, faktycznie jest cztery po. Czekaj, dobra, czekaj, dopijemy i idziemy.
gdy ci przyjdzie płakać, chwila, kiedy ja bywałam ci na taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj trzymać łzy i już więcej nic nie muszę mieć, co mi się śni. Bystre światło zgaś, łaskawe lusta zmij, powietrzem jest mrok, czy się przyglądasz nim? A gdy ci przyjdzie płakać, chwila, kiedy ja bywałam ci na taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj trzymać łzy i już więcej nic nie muszę, więc co mi się śni. Gdy ci przyjdzie płakać, chwila, kiedy ja bywałam ci na taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj trzymać łzy i już więcej nic nie muszę, wiesz, co mi się śni. Jeśli obok się nic, w życiach naszych nic nie zmieni, to jak kolor skóry może znosić wielkie mury, jeśli punkt siedzenia całą perspektywę zmienia, to ja i ty możemy śnić te same sny. A gdy ci przyjdzie płakać, chwila, kiedy ja bywałam ci na taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj trzymać łzy i już więcej nic nie muszę, wiesz, co mi się śni. Gdy ci przyjdzie płakać, chwila, kiedy ja bywałam ci na taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj trzymać łzy i już więcej nic nie muszę, wiesz, co mi się śni. Gdy ci przyjdzie płakać, gdy ci przyjdzie płakać, gdy ci przyjdzie płakać, ci przyjdzie płakać. Co to jest miłość? Nie wiem, ale to miłe, że chcę go mieć dla siebie na nie wiem ile. Gdzie mieszka miłość, nie wiem, może w uśmiechu, czasem ją słychać w śpiewie, a czasem w echu. Co to jest miłość, powiedz albo nic nie mów, ja chcę mieć przy sobie i nie wiem czemu. Pokoty są dobre na wszystko, co życie nam niesie. Pokoty to czułość i bliskość, na wiosnę, na lato, na jesień. A zimą, gdy dzień jest zbyt krótki i chłodem ogarnia nas cieniem, to kot twój przyjaciel malutki otuli cię ciepłym mruczeniem. Yeah. Proszę Państwa, to byli Maciek Węglowski i Olga Lasak, a teraz zapraszam Państwa, a teraz Klaudia Borkowska w piosence Powiedz. Thank you.
niebo, zaśnione przez księżyc, czekające na chwilę poruszeń. Powiedz, czego pragniesz, dojrzeć w oknach świata część odległą, niczym słońce zaśnione przez księżyc, czekające na deszcze z nadzieją. O, o, wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nic nie powiesz zębie miłości. Nie kocham, ja jestem panią mych snów, moich marzeń i lęków, moich straconych dni, moich łez, wylanych łez. Poczekajcie, sen rozpłynął się w świtu płomienia. Nie chcesz chyba powrócić jak Eos, w lekkich jak motyl marzenia. Wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nic nie powiedz zębie miłości. Umiałabym kochać mocniej, lepiej lub inaczej. Umiałabym może, umiała w plątaninie znaczeń znaleźć jedno właściwe i jasne. Zawiłość zdań złożonych przełożyć na słów słowo miłość. Ból może mogłabym nazwać i opisać światło. Może umiałabym więcej, może nic ponadto. Może pojęłabym siebie bez reszty. Nareszcie umiałabym spleść jak warkocz barwy, czas i przestrzeń. Umiałabym też zapewne od innych, nie gorzej, bo zumieć i wybaczać i umiałabym może żywych poić nadzieją, a umarłych budzić, gdybym mówiła językiem aniołów, nie ludzi.
bo słońce gaśnie, kiedy ciebie brak. Motyle marzeń tracą letkość. Układam pierwsze, jakbym szła pod wiatr. Nie odchodź nigdy ode mnie za daleko. Za siódmą górę albo las. Bądźmy dla siebie ziemią i niebem. Na zimę, wiosnę, lato, jesień. Tylko twoi. Lepiej nie żartować, bo tylko ona uzasadnia świat. Nie traćmy czasu na świat i ciche wojny, skoro żyjemy tylko raz. Bądźmy dla siebie ziemią i niebem. Na zimę, wiosnę, lato, jesień. Tylko w twoich dłoniach jestem jak melodia, tylko w twoich rękach jestem jak piosenka, tylko w twoim kręgu umiem żyć bez lęku, tylko w tej miłości nie brak mi radosnych dni. Bądźmy dla siebie ziemią i niebem, na zimę, wiosnę, lato, jesień. Tylko w twoich dłoniach jestem jak melodia, tylko w twoich rękach jestem jak piosenka, tylko w twoim kręgu umiem żyć bez lęku, tylko w tej miłości nie brak mi radosnych dni. W twoich dłoniach terapii zajęciowej Agnieszka Biała i pan Michał Mazur. Tak. Pięknie. A teraz przed państwem Klaudia Maciąg w wierszu Lustra obbicie. A przepraszam, Borkowska. Spojrzenie w lustro, wspomnień odbicie, czas róż i wina pozostał w dali, dłonie splecione w błogim zachwycie i my splątani w miłości cali. Wszystko, co w echu usłyszeć mogę, zobaczyć w białej porannej mgle, kwiaty wśród buszu, białe motyle, uśmiech zalotny, ciche drżenia serc. Czas, by zapomnieć, zacząć od nowa tę grę w zielone, chociaż tu lato. Tylko czy zechce duszy połowa pójść na kompromis, zgodzić się na to. By spojrzeć jeszcze w światło odległe, co tuż za rogiem do mnie się śmieje. Cały w tym problem zapomnieć ciebie i trzymać w dłoni nową nadzieję. Podpowiedz proszę, co z myślą ową, czy żyć w marzeniach lustra odbicie, czy pobiec całkiem z odkrytą głową po całkiem nowe, nieznane życie.
Teraz przed Państwem uczniowie Szkoły Podstawowej Złote Serce z Pińczowa pod kierunkiem pani Katarzyny Bandury i Joanny Kamińskiej. Zapraszamy. Cześć Maryśka, Ana, tuż ty się leczysz, że w ośrodku się spotkaliśmy. A, ciśnienie mi dokucza. A cóż Michałowie słychać? Podobno u was otwarli warsztaty terapii zajęciowej. A, otwarli. A dyrektor nie bał się Michałowie otwierać, jak u nas taka pandemia rwy kulszowej? Tak otwierali, że co wiesz słyszało, jak otwierali. Ale jak to? A tak to, grali i śpiewali, a te śpiewy to taki chłopak prowadzi, że aż ksiądz myśli, żeby go zatrudnić. Bo jak tam grają i śpiewają, to bez mikrofonu organisty nam się zagłuszają. Maryśka, a kto tam kierowcą jest? Ty chłopak to tylko blusa i whisky. Widać, że poznał już odpowiednich ludzi na wsi, że tak śpiewa. Whisky moja żono, ma gdzieś najlepszą stan. Już mnie opuścisz, nie będę sam. Maryśka, a kto tam kierowcą jest? A dziążka tak koświarno. Trzymaj krótko, serce ma dobre, gospodarna, jak mało która. Ostatnio chciała, że oszczędzić na paliwie. I co wymyśliła, żeby kierowcy hulajnogami jeździli? Pierwsze próbne jazdy już były. Niestety, nieudane. Musisz uważać, bo podobno u was w Rocie Ryżu i w Pawłowicach też podobno też mają ćwiczyć. Maryśka, a kto tam kierowcą jest? A, widzisz, marzy swojski chłop. Jak muzę ludową zapuści, to i potańczyć nawet taki można. Nad morze bym nawet pojechał z takim. A jak jeszcze kapelusz na głowę włoży, to już całkiem luzak. Wszystkie na ten kapelusz lecą. A jedzenie tam dobre mają? Ba, baby na wsi też mają nerwy. Bo jak ich chłopy poczują jaki zapach, to też chcą, żeby taki ugotowali. Ciekawe, czy wolne miejsca tam mają, bo moja znajoma chciała dziecko zapisać. Tak, słucham. Co panie mówicie? I sądzę, że spróbować możecie, ale ja słyszałam, a słyszę sporo, że od dawna tam miejsca nie ma. Wszystko za darmo,
opieka doskonała, nauka na najwyższym poziomie, chłopaki urodne i pracowite, każdy chce się tam dostać, a kierowniczka tylko nie ma miejsca, nie ma miejsca, może w przyszłym roku. Tak pani mówisz? Ja też tak słyszałam, ale zapytać można. Może znajoma i jej córka trochę ożyły, a nie tylko myślały, że ceny drożeją. Ano drożeją, drożeją, ale w tej szkole to wszystko darmo. To zdrożej nic nie może. Trzeba to obczaić i trzymać rękę na pulsie. Pani Kowalska! Czekanie na niespodziewane.
żadne stracone szans. Rozpamiętywanie, odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. Z kilku dni w morzu lat, własny swój znaczy ślad, własny ślad. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. Z kilku dni w morzu lat, własny swój znaczy ślad, własny ślad. Przesypywaniem, gubieniem dróg i odnajdywaniem odmierzam czas, nie używając dat. Bez godzin i bez kalendarzy, długością dni, zmiennością wydarzeń odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. W kilku dni w morzu dat, własny swój znaczy ślad, własny ślad. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. W kilku dni w morzu dat, własny swój znaczy ślad, własny ślad. Finał. Zapraszamy. Son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao. Ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
Naprawdę. Należą się podziękowania dla pani Kasi. Drodzy państwo, nasz koncert dobiegł końca. Finał finałów się skończył. Teraz chciałabym zaprosić na scenę pana wójta. Bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Drogie dzieci, droga młodzieży, ujęliście mnie tym występem. I tak sobie szybko pomyślałem. Niech już ta zima minie, spłynie z panią. Moja pani dyrektor od promocji zgłosi się. I ja z tego miejsca zapraszam państwa wszystkich. Myślę, że będzie to miesiąc czerwiec, będzie już ciepło. U nas w Michałowie, koło Urzędu Gminy, na tak zwanej muszli, zrobimy taki koncert integracyjny. Z wieloma niespodziankami. Wszystko dopracujemy. Dziś nie jestem w stanie powiedzieć szczegółów, ale ja, wójt gminy, bardzo serdecznie państwa zapraszam. I zrobię wszystko, żeby to spotkanie by przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze. Wszystkim życzę i artystom, i państwu dużo zdrówka i do zobaczenia w Michałowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Na pewno z zaproszenia skorzystamy, panie wójcie. Przepraszam, jeszcze na sekundkę. Jeśli moglibyśmy prosić. Podarunek uszyty przez nas. Dziękuję bardzo. I burmistrza z Opatowca też zaprosimy. Teraz zapraszam na scenę panią prezes Annę Michnicką. Żałuję, że artystów nie ma z nami na scenie, bo jeżeli mam być szczera, o nie miałam. Wydarzyła się tu dziś niezwykła magia. Byłam ostatnio parę razy na wydarzeniach różnych kulturalnych, ale żadna nie była na tak wysokim poziomie jak to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło. Naprawdę wiersze, kofty, leśmiana, jaki to jest cudowny erzak na wątpliwe treści kultury, które nas zawsze otaczają. Jesteście niesamowici. To, jak wspieracie talenty podopiecznych, to jak jesteście w stanie dać im tą radość. W ogóle w treści dobranych utworów były niezwykłe. No, płakałam, ryczałam tutaj po prostu w drugim rzędzie, nie będę oszukiwać. Gratuluję, dziękuję i tak naprawdę to osoby w cudzysłowie w normie powinny się od was uczyć, od nas, od was. Po prostu idźmy z tą magią dalej. Dziękuję, gratuluję bardzo. Dziękuję pięknie, dziękujemy bardzo. Teraz zapraszam pana dyrektora. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. Nie będę długo przemawiał, bo wiem, że tam już gorące posiłki stygną, ale tak parę słów chciałem skierować. Bardzo gratuluję naprawdę fantastycznego występu dla wszystkich pracowników, pani kierownik, ale przede wszystkim dla uczestników warsztatów. Oczywiście, bo to wy dzięki olbrzymiej tej pracy naprawdę, no jestem pod dużym wrażeniem waszego rozwoju, przede wszystkim tego muzycznego, wokalnego, ale i tanecznego. Tego, żeśmy wcześniej nie robili. Proszę państwa, tak żeby nie było poważnie, bo ja tak
w życiu to mało rzeczy poważnie traktuję. Dwa słowa do pana wójta, tu chciałem się zwrócić. Fundacja, powiem tak, Michałowem stoi, bo 71 osób zatrudnionych na fundacji jest zameldowanych na fundacji, a korzenie podobno ma 90%. Także jakby nie fundacja, to nie wiem, czy połowa Michałowa by nie wyjechała. Ale tak na poważnie powiem, że ja tego tekstu dla tych dzieci z podstawówki nie pisałem. Tak, żeby nie było tutaj do mnie, to pana Krajanka z gminy Michałów, z Michałowa, jak było w tytule, pani Bandura zna te słabości od podszewki. Mówiłem jej teraz, żeby przez Jędrzejów jechała do Michałowa. Ale ujęła to bardzo fajnie, bardzo ładnie. Myślę, że obnażyła wszystkie te nasze słabości, ale bardzo się cieszę, bo kto ich nie ma. Także jeszcze raz moim też dzieciaczkom z podstawówki serdecznie gratuluję. Przepiękny występ. Proszę państwa, po raz pierwszy oczywiście od 26 lat uczestniczę w takich spotkaniach dla niepełnosprawnych osób. Wcześniej jeszcze miałem przyjemność na studiach w różnych ośrodkach. Ja dzisiaj wspominam, bo zaczynamy tak dzisiaj, powiedzmy nieskromnie, ale dziesięciolecie fundacji w tym roku przypada. Proszę państwa, kiedyś pamiętam 1 września 2012 zaczynaliśmy 4 grudnia, dokładnie 9 lat temu, na tej sali było 17 uczniów fundacji. Szkół podstawowych, przysposobionych. Marzyliśmy, żeby tych dzieci było więcej. No dzisiaj mamy, fundacja prowadzi przedszkole, kilka szkół, 2 internaty. Mamy w tej chwili 168 podopiecznych w różnym wieku od 3 do 24 roku życia. Ja pani kierownik, ale i całemu zespołowi życzę, co pani Bandura tam pięknie ujęła w tej poezji siedzącej naszych uczestniczek, zgasł ośrodek zdrowia, żeby się te warsztaty rozwijały i żeby tak jak na Fundacji Złote Serce, na szkołach, brakowało miejsca. Myślę, pani kierownik, że dzięki pani tutaj zaradności, ale też i pomocy samorządu, który jako widzicie państwo dzisiaj jedyny przybył, chociaż miało kilka osób z samorządu zaproszenie, będzie ten rozwój taki harmonijny i naprawdę nie musi być gwałtowny, ale żeby ta sala w przyszłym roku już była pełna, a za 2 lata, żebyśmy musieli wynająć halę. Tego wam życzę, bo myślę, że pracownicy, którzy pracują, 90%, panie wójcie z Michałowa, łącznie z kierowcami, pani woźna, to tam jeszcze jest dużo, 90%, tak. Jedna osoba jest tylko z Pińczowa, ale też ma korzenie w gminie Michałów. Nikt się nie śmieje, nikt braw nie bije, a wszyscy z Michałowa. Proszę państwa, życzę, żeby ta sala była pełna, ale najważniejsze co jest to, że nasze te dzieci, które były jeszcze do niedawna dziećmi, bo jeszcze rok temu były uczniami naszych szkół, teraz znalazły to miejsce swoje to miejsce i cieszę się bardzo, że w Michałowie. Naprawdę, panie wójcie. Ja jeszcze tu usprawiedliwię pana prezesa Stadiny Koni, bo też miał zaproszenie, no dzisiaj nie mógł z różnych tam przyczyn przybyć, bo ma te zawodowe swoje sprawy też ważne. No i chciałem tu serdecznie podziękować też za tą współpracę, bo zaczęła się ta współpraca z warsztatami, także żeby tu nikt nie zapomniał, bo w sierpniu żeśmy tak rozmawiali, a tu tak pan prezes sam od siebie wystąpił, żeby nasze dzieciaki też z warsztatów uczestniczyły w jazdach konnych. Bardzo serdecznie wszystkim gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Chciałem dzisiaj zaśpiewać z Maćkiem, ale mówię tak, pan Jurek Skuza nagra i porwie mnie takie to emocje. A jakbym miał dużo wejść, to może bym uciekł jako dyrektor szkoły. Poszedł w śpiew i taniec, więc nie będę dzisiaj śpiewał. Nie, no nie bicie, brawo. Zacznę. Dziękuję ślicznie.
Proszę Państwa, naprawdę, naprawdę wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Ja sam chylę czoła. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze, za miłe słowa i wszystkim państwu. Już na sam koniec, dosłownie na sam koniec, jeszcze dwa słowa ze strony Marcina Spory. Drodzy rodzice, ty wychowawcy, my ten, jako uczestnicy tych warsztatów dziękujemy, że się z nami wytrzymali i nas wspierali. Teraz proszę Państwa, tutaj uczestnicy warsztatów wręczą dla Państwa oczywiście skromne prezenty. Mam nadzieję, że będą się podobać. A zaraz po zapraszam Państwa na poczęstunek. Tutaj koleżanki już Państwa poprowadzą. Życzę smacznego. Dziękujemy bardzo. Mikołaje.